Witam na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj będzie film inny niż zwykle, bo nie będzie to recenzja, a Bookshelf Tour, czy jak to się nazywa na YouTubie, pokażemy Wam po prostu książki, które się kryją na naszych regałach, ale będą to tylko książki dla dzieci. To będzie na pewno film w kilku częściach, bo nie jestem Wam w stanie pokazać wszystkiego naraz. I dzisiaj będzie to raczej tylko ten trójkąt tutaj na naszej antresoli, który jest złożony praktycznie w całości z książek. I lecimy od najwyższej półki. Na początku są dwie takie malutkie książeczki z serii Moja Bajeczka, która z tego co widziałam już jest bardzo trudno dostępna. Później jest książka po angielsku, ona jest kupiona z jakiegoś bodajże second handu, kiedyś kupiłam, kiedy jeszcze miałam czas, aby chodzić po takich sklepach i bardzo żałuję, że już tego czasu nie mam. Książka o słoniach z McDonalda, tutaj też jest jakaś angielska książka o słonikach. Następnie książka Mysz, jak nie mysz. Książka z serii Antak i Potworki, Potworki w ciemności z zielonej sowy oraz też z tej serii, tylko że po angielsku. Ta jest fajniej wydana, bo w twardej oprawie, a to jest broszurowa książeczka. Później jest Kubuś i lekcje ze Stumilowego lasu. Kliknij mnie. Czyli zaczynamy serię książek Baba Ryba. Turlu tutu w krainie ogra. Turlu tutu i przepraszam za pardą. I mała zmiana perspektywy, żebym nie musiała wyciągać całych książek. Turlu tutu, magiczne przygody. Figle migle. Naciśnij mnie. Kolory. Czas czarodziej. I turlu tutu, a kuku to ja. On powinien tutaj być w rodzinie. Turlu tutu. Później jest Księga Baśni Mojego Dzieciństwa. Niesamowite przygody 10 skarpetek. Cała seria książek z Biedronki. Gang Swojaków. Tutaj również Gang Swojaków. Kolejny Gang Swojaków, czyli te najnowsze. Później jest Gang Fajniaków. Nie, czy Fajniaki są najnowsze? Chyba Fajniaki są najnowsze. Swojaki to była poprzednia edycja tych pluszaczków z Biedronki. O, i Słodziaki to też są jakieś już totalnie stare. Słodziaki. Chyba mamy wszystkie. Nie są za często czytane, no ale kolekcja jest. Coś tam tu się zacięło przez to, że one tutaj na górze leżą. Zaraz Wam pokażę też książki, które są na górze. Słodziaki. I teraz taka bardzo niewymiarowa, ale też z tej serii, bo ona jest dużo wyższa. Zimowa przygoda Fajniaków. O, zobaczcie, te są takie małe, a ta się kończy tutaj dużo wyżej. Ja tu mam bardzo trudne miejsce do nagrywania, bo tu jest skos jeden wielki, więc teraz pod takim innym kątem. To jest książka z serii jakiejś De Agostini, ale ona już ma tak wiele lat, że nawet nie pamiętam, co to było. I mamy tylko pierwszą, bo była za 2 złote. Ja tak kupuję książki, a później już nie zbieramy. Przepiękna książka Dom, który się przebudził. Tutaj jest z serii Moje książeczki, księga druga. Pierwszej nie mamy. Świąteczne życzenie. Tutaj znowu z jakiejś serii, też pierwsza Leonardo da Vinci. O dziewczynce, która chciała ocalić książki. Dlaczego deszcz pada, dlaczego słońce świeci. Seria Iwar zaprzyjaźnia się z... Mamy chyba wszystkie, które się ukazały póki co. O, później jest W krainie elfów. Wiewióreczka Leti, uważność i życzliwość wobec siebie. Niedźwiadek Albert, uważność i wybaczanie. Potem jest Z wilgi, stare radio, wszystko gra. Kuka Muka i Skrzat Nieład. Dwie książki z serii, też jakiejś takiej ala De Agostini o Kubusiu Puchatku. Druga nam uciekła. O. Potem jest Kubuś Puchatek z Egmontu, Drzewo na prawo, Drzewo na lewo.
I tutaj też jest właśnie z serii Egmontowej My Little Pony oraz Barbie, rokowa księżniczka. I tutaj takie mniejsze książki. Barbie, możesz być kim chcesz, też z Egmontowej serii. Na górze mamy dwie książki z serii Poczytaj mi, mamo, księga druga i księga trzecia. Tu sobie zdjęłam, żeby było wygodniej z samej góry książki. Jest Strażak Sam, Gwiazda Betlejemska, Choinka Juliana Tuwima, Mały Książę dla Dzieci, jakaś bardzo stara z Muminków, to jeszcze po kuzynach z okienkami, Poczytajki dwulatka, Poczytajki trzylatka i Jeśli Bocian nie przyleci, czyli Skąd się biorą dzieci. Tutaj jeszcze jest seria Mała Miss i Mr. Man. No i tutaj mamy kilka książeczek z tej serii, może nie będę już ich wyciągać. One wszystkie są na blogu oraz na kanale. Między innymi jest Mała Kłopotka, Pan Zmartwiony, Pan Hałasek. Możecie chyba tutaj zobaczyć przybliże. O, na tytuły. Taką mamy serię Mr. Man i Mała Miss. I schodzimy teraz niżej. Tutaj są książki wyższe. Akurat tak fajnie wchodzą pod ten skos, bo na sam regał by się nie zmieściły, ale ich nie widzicie. Poczekajcie chwilę. No naprawdę się tu muszę nieźle nagimnastykować. Odyseja to jest ze świata książki, kupiona za grosze z outletu. Najwyższa góra, Najgłębszy ocean też jest z outletu, ale naszej księgarni. Tutaj jest z Wilgi Wielka Księga Ptaków. Lotte Piratka. Noce w leśnej szkole. Jaś i Małgosia też jest seria. Wszystkie książki z Olesiejuk, które tu są, to są z outletu Świata Książki. To też. I Kopciuszek też. Polowanie na lisa ucieka nam do tyłu. Nasza tutaj Emilka i Gwiazdka z Nieba. Później jest Księga Tysiąca Pomyłek. Ach, ta Emilka tutaj nam coś nie chce stać. Zrobimy tak. Księga Tysiąca Pomyłek. Dwie encyklopedie obrazkowe z Wilgi. Przyroda oraz zwierzęta nam się ewakuują z półki. Potem jest Mały Atlas Motyli. Kartonowa książka i trochę musimy Was tutaj opuścić w dół. Jest Mały Atlas Motyli. Martynka i Kucyk to jest też pierwsza książka z jakiejś serii, bardzo dawno temu kupiona, ale mamy też z Martynki księgę taką kilku historii w krainie baśni. Dalej jest Jak zwierzęta śpią, jest Franklin i Nocna wyprawa do lasu. Franklinów miałyśmy kiedyś więcej, ale ja nie mam pojęcia, co się z nimi stało. Jedyne książki, które gdzieś mi zginęły, nie wiem dlaczego, czy komuś je pożyczyłyśmy i nie wróciły. Ignacy Jan i jego plan, Improfrycek i tutaj są takie już mniejsze książeczki. Maja poznaje świat i druga z tej serii, Mały rybi król. Kolekcjonerskie wydanie Słoń Trąbalski, seria limitowana z wydawnictwa Siedmioróg. Tutaj mamy klasyka Julian Tuwim, klasyka wierszy dla dzieci. Dwie książeczki z McDonalda o dinozaurach i książka Prawda o tramwajach. I lecimy. Następna półeczka. Tu jest jeszcze miejsce na jakąś książkę. Wichajster, przewodnik po słowach pożyczonych. O Fredce, która dała się porwać wiatrowi. Pandamonium zopana Pikulika. Czekoladki dla sąsiadki. Dzieci z Bullerbyn, wydanie ilustrowane. Elena i tajemnica Avaloru. Kubusiowa lekcja życzliwości. Psi patrol, pieski ratują święta. Skrzatnie śpi za kamarków. Agnieszka Frączek, śmiechu warte. I Jak tata pokazał mi wszechświat. Agnes kocha jednorożce. Latostiny. Trzy opowiadania Lotty. Seria o Tapim. Nie cała oczywiście. Mamy cztery książki z tej serii. 365 wierszy i rymowanek. Być jak Bernard. Chciejskie potwory. Mija z tą nocą.
a w moim domu ciepło, cieplutko. Kotek mamrotek. Wiersze do poduchy rękami się zmęczyła i dwie książki z serii Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham, czyli Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham i Czy będziesz moim przyjacielem, ale mamy tutaj jeszcze wyżej kilka książek, czyli 30 znikających trampolin. Mamy też O Muminku, Muminek, Pieśń Oceanu i Święto Lodu i Wiosenna Niespodzianka oraz Gwiazdka z Nieba i jeszcze jest Rycerz, który nie chciał walczyć oraz Mops Klops. Bardzo dziwna książka, ale dziewczyny ją lubią. I znowu przesuwamy się w lewo. Tutaj mamy sprężynek Na tropie tajemnic ekologia. Książka z Lidla, super mocni. Seria. Pierwsza encyklopedia z Wilgi jest na wsi. Ciało człowieka. Samoloty. Konie, kucyki. Może wyjmiemy z góry te książki. To będzie łatwiej je stąd wysuwać, a tamte Wam też za chwilę pokażę. Star Wars, krótkie opowieści na dobranoc z wydawnictwa Egmont i My Little Pony. A tutaj z Harper Kids, czyli Egmont w wersji dzisiejszej w książkach dla dzieci. Młodzi Tytani z serii Bajki 5 minut przed snem. Mustang, Duch Wolności, Bajki 5 minut przed snem, tutaj bajki 5 minut przed snem, Batman, jak widzicie, jeszcze z logo Egmont, czyli stara, można powiedzieć, książka, tak samo Spider-Man. Tutaj w ogóle jest nasza kolekcja właśnie bajek 5 minut przed snem, Bing, Kubuś Puchatek, Masza i Niedźwiedź i dalej mamy Niezbędnik Świąteczny z wydawnictwa Wilga i serię książeczek Poczytaj ze mną o srebrnej łyżeczce, Gdy pada deszcz, wizyta goblinów i Gdy pada deszcz w jaskini goblinów. Tych kiedyś miałam więcej, ale wydałyśmy je dalej, ponieważ te pojedyncze historie są też w tych książkach Kociołek opowieści. Dlatego wszystkie podwójne wydałyśmy dalej. I Kapelusz opowieści to jest drugi taki wielki zbiorczy tom tych właśnie książeczek z serii Poczytaj ze mną. I tutaj jest Powrót wieloryba. A na górze leżały Tadzik się nudzi, Panda Bonia, a każdy widział kota, wierszyki i zabawy logopedyczne, takie wielkie o Pepie, o psim patrolu, znowu o Pepie, książka z Biedronki, Chrońmy zagrożone gatunki i Minecraft, Złap Creepera. I ostatnia półka w rzędzie drugim. To jest, widzicie, moje bajeczki seria Top Wing, Tomek i Przyjaciele, Bing oraz Masza i Niedźwiedź. Potem jest książka Historia Poznana, Ciocia Jadzia, jedna książka z serii oraz druga książka z serii, raczej nie po kolei, kupione tak totalnie przypadkowo, Psierociniec. I Psierociniec, też jakieś takie raczej nie po kolei, czy też niepoczątkowe. Poszukiwacze na tropie, bardzo lubię tę serię, ale za wiele książek z niej nie mamy. Wojownicy, Starożytny Rzym, Starożytny Egipt i Zwierzęta zagrożone. Potem są Wojny dinozaurów, czyli z outletu Świata Książki za grosze i ta też była za bodajże 8 czy ileś złotych. Zobaczcie, jaka wielka ona jest. Dinozaury i inne pradawne zwierzęta. Potem jest Wyszukiwanka w zoo, zawsze jest wesoło. Jak to działa? Książki. Jeszcze z tej serii są Budowle, ale jeszcze się tutaj nie znalazły. Wandok, Kurka Śnieżna i 7 Sówek. Piękna i Bestia, Pouszająca Historia Miłosna i dwie ogromne książki, czyli Atlas Świata, My Little Pony i Mała Księga Małych Dinozaurów wraz z Wielką Księgą Wielkich Dinozaurów. To jest bardzo ogromna książka. To teraz od lewej, na górze może najpierw Wam pokażę, co leży. Jeszcze sobie tu paznokcie połamię, wyciągając te książki
z serii Star Wars Darth Vader i syn oraz Vader i córeczka w takim zestawie. I z tej serii też mamy Darth Vader i przyjaciele. O, teraz to lepiej widzicie. Oraz Dobra Moc Vaderze. Tu jest seria, nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham, kiedy jest zima. Cała seria. Kiedy jest jesień, wiosna i lato. Potem taka książeczka, jedna z pierwszych książeczek Martynki, więc ma już dobre prawie 10 lat. Dwór dla dzieci. Złote koniki, też pierwsza, jedna z pierwszych naszych książeczek. Noc wigilijna. Króliczki, niezmiennie uwielbiana, bardzo zabawna dla moich dziewczyn. Taka wielka księga, urodzinowe historie, świnka Pepa. Księga bajek na dobranoc. Bajkowi bohaterowie, gdzie jest Nemo? I Kubuś Puchatek, portrety przyjaciół. Polscy poeci, wiersze dla dzieci. Wielka księga bajek, świnka Pepa z przyjaciółmi jest super. Wilcze opowieści, bajki dla odważnych, ależ ona ma piękne wnętrze, też jest ze świata książki za kilka złotych. Rafa Koralowa, psy i koty pod lupą naukowców. Od początku, czyli powstanie i rozwój życia na Ziemi. I tutaj są trzy takie wielkie książki o Śnieżku i Węgielku. Jedna, druga i trzecia. Teraz mamy półkę z komiksami. Na górze są komiksy z serii Star Wars. Tak, może Wam je pokażę. Niedawno je na Instagramie pokazywałam. I mamy tutaj dwa komiksy z serii Wojtek i Rudy. Dobrze widać? Teraz dobrze widać. Jeden oraz drugi. Potem jest Niezła Draka Drapak. Rufus, wilk w owczej skórze, są dwa Jakari, takie totalnie nie po kolei, bo Jakari tak jakoś zaczęłyśmy czytać właśnie od tych dwóch, to jest 10 i 11 tom. Potem jest Oto Tosia, druga Oto Tosia. Sisters też są nie po kolei, 12 i 10 tom. Niesamowity Sherlock, Worms i Niebieskie Monstrum. Potem są trzy tomy z serii Mali Bogowie. Ten trzeci niedawno się ukazał. Teraz to my tu mamy Frigiel i Fluffy. Prawdopodobnie tak jest. Pierwszy, drugi, piąty, szósty tom. Drugi, piąty i szósty. Ale mi się tutaj teraz bałagan zrobi w tych komiksach. Pamiętnik ośmiobitowego wojownika. Tom pierwszy, drugi, trzeci i czwarty i cała seria Malutki Lisek i Wielki Dzik. Moja ulubiona komiksowa seria. Potem mamy dwa tomy Myszarta. Pamiętnik Wisienki, pierwszy tom, drugi, trzeci, czwarty, czy one są po kolei? Tak, jest po kolei poukładane. I piąty oraz Pamiętnik Wisienki Babi Czarolina, tom pierwszy, Czarolina, tom drugi, Czarolina, tom trzeci, Siostry Niezapominajki, tom pierwszy i tom drugi, Pozytywka, tom pierwszy. I teraz nie jestem pewna, czy mamy tom drugi, bo chyba Martyna coś z tej serii czytała, na pewno coś stąd brała do czytania. Więc teraz Wam nie powiem, czy jest też gdzieś tam u nas drugi, czy jeszcze nie było drugiego, bo ja nawet tego już nie pamiętam, czy recenzowałam, czy nie. Tyle recenzji robię tygodniowo, miesięcznie, że nie pamiętam. Chimery Wenus, Gwiezdny Zamek, seria Pan Borsuk i Pani Lisica oraz Opowieści z Bukowego Lasu. I obok mamy, na górze jest Baby Shark, Ryba z Nieba oraz Scooby-Doo, Tajemnicza Spółka. A na półeczce stoją sobie
Dokąd tu ptanocą jesz? Star Wars Podróż Rey. Seria Kocham ten film, czyli My Little Pony Movie. Naprzód Kraina Lodu 2, która bardzo dziwnie się kończy w porównaniu do filmu. Vaiana, Vampirina i Nie ma mocni 2. Lwia Straż, Coco, Piękna i Bestia, Elena z Avaloru, Barbie Dreamtopia, Barbie w świecie gier, Biblioteka mądrego dziecka, Imprezka z dreszczykiem. Tu jest jeszcze, kocham ten film, Barbie Gwiezdna Przygoda i Barbie Tajne Agentki. To tutaj powinno być tutaj, o. Auta 3 kolekcja z prezentem, Potworna rodzinka, ogromna książka Jeremi Przybora, Małoletnim i Stuletnim oraz Ballady i romanse Adam Mickiewicz, Przyjaciel na zawsze, Zimowa, bałwankowa, poruszająca historia. To jest jedna z naszych ulubionych świątecznych, Mega bombkowy hotel gwiazdkowy, Choinka, Jestem jaka jestem i dwie adwentowe kosmiczne święta oraz Hura są święta. I mamy tu jeszcze Orkę w wannie, Kto pocieszy Maciubka i Podbi pięta, czyli Co się kryje w nazwiskach. Tutaj mamy na górze dwie książki z serii Cecylka Knedelek, Mysi domek w Lunaparku, Mysi domek Sam i Julia, Mysi domek w porcie, Świat motyli, Całe tony zwierzaków, Co się kryje, Co tu się kryje, Koala, który się trzymał, Puszcza, Reksio, Wielka Księga Przygód, Świat dzikich maluchów, Pandalu, A kotki 2, Idzie zima, Niezwyczajne zawody, Zwariowany dzień, Jak pies z owieczką, Chłopiec, balonik i miś, Tutaj jesteśmy, Tu jesteśmy, Świat w piżamie, to jeszcze stara wersja, Dobranoc, panie panda, Albert LeBlanc, Żyrafy nie umieją tańczyć, Sprawdźcie sami mikroby, Fach, że ach, Kto zje zielone jajka sadzone oraz Sam to wszystko widziałem na ulicy Morwowej, Trolle, ilustrowana opowieść i Ratunku piraci. Znowuż docieramy do najgorszego zakątka pod samym skosem. Tutaj mamy tak, może najpierw te z góry. Zagadkowa podróż. Co nowego u świętego? I część druga. Oraz seria opowieści z większym dreszczykiem, Straszne historie Maszy. Opowieści z dreszczykiem Disney oraz opowieści z dreszczykiem Straszne historie Maszy. No i lecimy z tymi książkami. Dlaczego to nie działa? Operacja Królowa Dżungli. Tutaj jest taka cieniuteńka broszurowa. Operacja Bałwan. I Operacja Ostatni Dinozaur, ale z tej serii mamy jeszcze też coś na pewno, tylko na innych regałach, bo są mniejsze wydania. Silencio Bruno, Bambi i Pinokio, Gdy smok się wprowadza ponownie, Wilczki, Psi Patrol w kręgu przyjaźni, seria z koniczynką, czyli Pamiętnik czarnego noska, Jacek i Agatka i z tej serii jeszcze mamy Akademię Pana Kleksa, a to akurat Martynka czyta jako lekturę, Charlie i Lola, jedna i druga, Kosmoliski, Kocie opowiastki, Trzy małe czarodziejki, Dlaczego hipopotam jest gruby, Kubuś,
puchatek takie przyjaciele, ale zabawa. Niesforne zwierzaki, rozgniewany pająk i uparty jeżyk z tej serii. Pierwszy tom z serii Świat Emocji, czyli o strachu. Ulepimy dziś bałwana. Echo z podwórka i już zaczyna się nam robić gorzej z pokazywaniem. Chyba was tutaj trochę przestawię. Jakoś tutaj sobie musimy dać radę. Panieneczka z pudełeczka właściwie. Potem jest mój przyjaciel Malmi. O prawie rozmowy z użyciem głowy. Gdzie jest święty Mikołaj? Bajkowe lulanki. Moje, nie moje. I Bullerbyn, trzy opowiadania. I ja muszę od razu je poukładać, bo nie cierpię, jak są nierówno książki. Muszą być równiutko przy brzegu. No, aha, i na górze już wam co było. Co było na górze, to już wam pokazywałam. Dobra, czyli mogę je odłożyć i lecimy. Kolejną półkę. Znowu taką bardzo niewygodną, bo totalnie pod skosem. Na górze jest ogromna książka, Spacer z psem. Jakby wam to tutaj pokazać, tutaj mamy gwiazdkę z nieba niżej, może od razu sobie wyjmiemy. I moje bajeczki, tutaj mamy jeszcze też, ta seria jest, bo one są takie idealnie malutkie pod skos, dlatego tak trochę je podzieliłam, chociaż nie lubię dzielić serii. Najpiękniejsze historie o trolach 2. Robot Trains oraz o Annie i Elzie. Następnie jest Mega Chłopiec i Wszechkarton. Baza faktów o dinozaurach. Konie i kucyki. Artystyczny świat My Little Pony. Nasza paczka i niepodległość. Hello Ruby, programowanie dla dzieci. Dzieci w sieci dobrych manier. Kosmiczne dziewczyny. Smoki. Nauka jest super, książka odkrywcy. Książka z TK Maxa. O, z bohaterami Piotruś Królik. Ilustrowany słownik języka angielskiego, angielsko-polskiego i księga angielskich słówek. Z tej serii mamy jeszcze niemieckie, hiszpańskie i bodajże francuskie. One są na blogu, cała ta seria, ale reszta jest w moim studio, bo się jeszcze na razie nie uczymy innych języków. Big Book of Colors z Asborn. Muminki, wielki słownik obrazkowy polsko-angielski, więc jak widzicie, tutaj są duże książki dotyczące języka angielskiego. Jest jeszcze Na tropie angielskich słówek i Super zwierzaki. Musimy odjechać psim patrolem, patrolowcem, on nam tu zastawia. Tutaj jest, jak widzicie, cała seria, znaczy nie cała seria, cała nasza seria, kolekcja nowej kolekcji bajek. Star Wars, Trolle 2, Robot Race. Tutaj mamy jakiś tam ty Super Hero, Kubuś Przyjaciele, Mickey, ten Topwing, Paddington, Topwing, co ja mówię, o tych kurczaczkach. Topwing, dobrze mówię. Paddington, tutaj też z DC Super Hero, Bing, Mustang Duchu Wolności, Becca, Banda Betty, Buba i Cleo. I Kukuin. Tutaj mamy z tyłu jakieś też tam mapy, na przykład z tego Minecrafta, czy jakieś tam książki DC, ale już nie będę tego może za bardzo odstawiać. Mam tu też taką bardzo starą książkę, która ma kilkadziesiąt lat i sobie tam właśnie stoi tak trochę zastawione, żeby nie było tam dojścia, żeby za bardzo dziewczyny nie wyciągały. Bo mi szkoda tej książki. O, dlatego tutaj jest góra tych książek, leży i zastawia tamte. Tutaj mamy zamki księżniczek oraz legendarne kradzieże. Chyba musimy się trochę już oddalić. O, jest Harry Potter, wydanie ilustrowane, też go teraz tutaj nie wyjmę. Dwie książki z serii Pan Pierdziołka.
z takimi tam zabawnymi rymowankami. Dziewczyny lubią sobie czasem poczytać. Kto to puka? Sztuka. I kto to puka? Nauka. Potem są ale auta. Tak muszę Wam wyjmować. Nie chcę mi się już ich wszystkich tutaj wyciągać. Ale komputery i ale samoloty z tej serii. Zobaczcie. Komputery, samoloty i auta. Tato, a po co? Widzicie chociaż grzbiety tych książek? Może teraz bardziej zobaczycie. Albo tutaj postawimy sobie kamerę. O, teraz widzicie, nie muszę ich wyciągać. Wszystkie mają bardzo widoczne grzbiety i tytuły. Tato, a po co? Już wiem dlaczego. Dlaczego odpowiedzi na pozornie łatwe pytania wczoraj i dziś. Co to jest? Ilustrowany atlas dla dzieci Polska, Europa i świat. Notogramy, schematy budynków dla dzieci, sufrażystki i sufrażetki, jej historia. Tutaj mamy kobiety i sport, kobiety i nauka oraz wspaniała planeta Ziemia i jej przyroda. Tak mi się tutaj słońce odbija z okna. Przyroda, przyroda, tak jest. Teraz jest półka z takimi bardziej naukowymi książkami. Fantastyczne fakty, historia. I jest mój jeszcze z mojego dzieciństwa szkolny przewodnik po astronomii, więc tutaj jeszcze Pluton jest planetą, ale to absolutnie w niczym nam nie przeszkadza, bo ja bardzo lubię te książki. Encyklopedia Ziemi, niesamowite zwierzaki, zwierzęta, niesamowity kosmos, wulkany i trzęsienia Ziemi, encyklopedia życia na Ziemi, Ziemia, geografia dla początkujących. Moja pierwsza encyklopedia o kosmosie to już bardziej dzisiejsza, z dzisiejszych czasów. O, to jest też bardzo stara seria Co i jak Księżyc oraz Pustynie. To też jest moja książka Gwiazdy i planety, więc tu też Pluton jeszcze jest jako planeta. Zwierzęta. 100 genialnych pomysłów. Dzikie zwierzęta w Polsce. I dalej mamy serię 300 faktów, historia, tutaj był kosmos i Ziemia, one są z outletu Świata Książki, zwierzęta i nasza planeta, zwierzęta Polski, to też jest zabytek kupiony nad morzem za parę złotych w namiocie książkowym w Królestwie Legwana i mały geniusz zwierzęta, moja ulubiona książka zwierzęta i taka książeczka o zwierzętach. I teraz będzie już tylko łatwiej. Tutaj jeszcze jest też moja książka Gwiazdy i planety z mojego dzieciństwa i później bardzo ilustrowana historia Ziemi oraz ekspres polarny. Jerzyk wyrusza w świat z Ikei. Ta też jest z Ikei. Niezwykła podróż pandy. Everest, Pan Brum obchodzi Boże Narodzenie, Wielka Mała Niedźwiedzica, Mała Kaszalotka i Tajemnica Nocy, Nigdy nie dorastaj, bajka o rybaku i rybce, Mama mu na huśtawce, Czerwony kapturek w Wielkim Mieście, Kiedy wieloryby miały nogi, Złoty Kluczyk, Jest chemia, legendy polskie, ratunku, najmilszy smok na świecie, mała syrenka, złota księga, dzielny prosiaczek, muminki, muminek, pilnuje psa i wesołe kąpiele z serii opowieści z Doliny Muminków, zdumiewające opowieści pandy, panda i mądrość, mądrości zen oraz nowe przygody pandy. Człeko zwierz, czyli co nas łączy ze zwierzętami. Baśnie dla młodszych i starszych, fajne interpretacje. Książki nie mają skrzydeł. Mały książę z rozszerzoną rzeczywistością. Jestem wściekły. Przygody w Dolinie Muminków. I opowieści z Doliny Muminków. I tutaj też jeszcze mamy trochę miejsca wolnego na górze. Jest Room Size. Jest Marika, dziewczynka z gór. Dinozaury od A do Z.
owady od A do Z. Kochamy dinozaury. Nie tylko robale. Ile mamy nóg? Psy, pieski, psiaki. Rybka mini-mini i prezent urodzinowy. Rybka mini-mini i plac zabaw. Muchy. Biuro podróży nosorożki Papti. Pierwszy i drugi tom. Wierszyki łamie języki, wierszyki plączące języki, dzień z życia Czu, niesamowita podróż Tobiasza i Poliny z outletu Świata Książki. Miałyśmy dwie, czasami kupuję podwójnie te książki, bo nie pamiętam, że już coś kupiłam. Trzy bajeczki przed snem Muminki. Trzy bajeczki przed snem Smurfy, czytam i decyduje Mikołajkowa przygoda, czytam i decyduje przygoda w kanałach, śnieżna kula bałwanka, liczenie jest fajne, jak wytresować smoka 3 i dwie książeczki z serii o wilku, czyli o wilku, który trafił do baśniowego lasu i o wilku, który podróżował po świecie. A tam z tyłu jest jeszcze Minecraft dla początkujących, schowany dlatego, bo dziewczynom już za bardzo się nie przydaje, bo już są zaawansowane w Minecrafta, więc tam sobie z tyłu stoi po prostu na pamiątkę. Jeszcze trzy półeczki, 2,5 właściwie. Starożytny świat w 100 słowach. To jest książka, na górze leży sobie. Później mamy, może tak, Wielka Księga Bajek, Psi Patrol. Baśnie Hans Christian Andersen, piękne baśnie świata. Myślisz, że tak ci źle życie dzieci w starożytnej Grecji, w starożytnym Egipcie oraz w starożytnym Rzymie? Kotek, który merdał ogonem. Wędrowały dwa wielbłądy. Jak kózka uczyła się pływać, to jest przepiękna historia, bardzo ją Wam polecam, jeżeli jeszcze jest gdzieś dostępna, kupujcie. Balonowa 5, Szukaj i znajdź My Little Pony Movie, Wszystko co chcesz wiedzieć o naszej planecie, Ojej, Księga Dżungli, ciężka książka, Zadziwiające życie, Wanda Chotomska, Wiersze ulubione, Sklota i reszta świata, Elmer i nieznajomy, Elmer i róża, Elmer i ciocia Zelda, Elmer po prostu oraz Elmer i wąż, Zimowa przygoda Ollego, Wiersze łaciate i jeden w kratę, Patrz Madika, pada śnieg, Mitologia, przygody słowiańskich bogów, Co się wyprawia tam w środku ludzkie ciało, Ratujmy zwierzęta oraz Płetwal błękitny. I tu mamy półkę z komiksami, ale jeszcze tutaj Wam pokażę, co jest pod skosem. Zamieszanie na sawannie, Zęboszczotki oraz Skarby leśnych braci. I mamy tutaj Roblox z tyłu. Mamy kilka takich książeczek, Cudowny świat, czy też właśnie takie Kocham Polskę, coś takiego. Dzikie zwierzęta, tutaj są bardzo stare książki. Prehistoria, Zwierzęta rzadkie oraz Dinozaury. One mają dobre 25 czy 30 lat. Wielka encyklopedia dinozaurów, tutaj znowu encyklopedia dinozaurów. Te wszystkie encyklopedie z wydawnictwa Olesiejuk są ze świata książki. Kupione za 6, 7, 8 zł. Ta również 5000 niesamowitych faktów. Dlatego mamy ich tyle, bo kupowałam po prostu, jak widziałam, że są w promocji. A Oliwka, jak pewnie wiecie, kocha dinozaury. Dobra, i ostatnia półka w naszym antresolowym trójkącie. Tutaj jest kolekcja komiksów o Smurfach. Może nie będę Wam wszystkich wyciągać. Jest ich tutaj trochę, dotąd aż są Smurfy. Wszystkie tutaj mamy. Nie całą kolekcję, ale całkiem dużo mamy Smurfów. I już mi się rozwaliły, a ja nie lubię rozwalonych książek na półce. Potem mamy Giganci Erin. Niedawno była recenzja tego komiksu na blogu, na kanale. Jest seria Kraina Lodu,
3 tomy mamy z tej serii. Potem jest Kasia i jej kot, tom drugi oraz tom trzeci. Tom pierwszy kupiłam niedawno i Martyna jeszcze nie przeczytała. Kolekcja komiksów Olu, 3 tomy. Studio tańca, pierwszy tom. Drugi tom, taki zbiorczy, każdy ten tom ma 3 oryginalne tomy. Trzeci oraz czwarty. Kamila i konie, tom pierwszy, tom drugi i tom trzeci. Tutaj mamy Minecraft, różne serie, różne kolekcje komiksowe. To jest komiks mój, Gwiezdne Wojny, Mroczne Widmo, widać jaki stary, ale piękny, już taki można powiedzieć zabytek. Maja i Minizaury. Tutaj jest ilustrowana opowieść Jurassic World, jedyny nie komiks, który się tutaj znalazł. I na końcu mamy księga druga, Tytus, Romek i Atomek oraz księga czwarta w takich większych wersjach, a tutaj są takie mniejsze, też jeszcze 4 z tej serii komiksy mamy. Nie wiem, ile będzie trwał ten film, mam wrażenie, że bardzo długo, ale chciałabym jeszcze Wam pokazać książki tutaj, bo to jednak też jest antresola. Tutaj obok regału stoją sobie bardzo stare komiksy o smurfach. O, tak lepiej widać. Asterix. Nie wiem nawet, jak to wymówić. Tutaj dziewczyny mają jakieś stare właśnie swoje komiksy, odziedziczyły w spadku. Nie znam tych serii, tych nie czytałam. Lucky Luke. Tutaj jakiś taki. Kajko i Kokosz. Tutaj jeszcze jeden z tej serii. Dalej mamy dwie takie malutkie. Standardowe jak na te. Małpkę Fikimiki. Rentgen. I 3 książeczki z serii. O, z okienkami. I lecimy obok. Tutaj mamy w basie Wielka Księga o uczuciach oraz Wielka Księga słów. Była jeszcze o przedszkolu, ale to poszła w świat, bo przedszkole to nie jest nasz temat, jak wiecie. I coś zrzuciłam. Jak wiecie, u nas to raczej edukacja domowa niż przedszkolne tematy. Seria o Basi. Basia i Anielka. Marcel. Zuzia. Lula. Titi. Janek. Basia i nowy braciszek. O Basi są też mniejsze książeczki i one są na innych regałach. To w kolejnym, którymś z kolejnych filmów zobaczycie. Basia i chorowanie, Basia i telewizor, Basia i pieniądze, Basia i mama w pracy, Basia i granice. Potem jest cała seria pani Ewy Nowak, Pomóż mi przetrwać, z wydawnictwa Harper Kids, Mała Asia w wielkiej puszczy, Złamane skrzydło Adrianka, Porwanie jeża Eliasza, Elwirka na śnieżnej pustyni, Miron w pułapce, Reginka szuka domu i jest seria, której nie mogę wyjąć. O, jest. Możemy uratować naszą ziemię. Tu jest nasz dom. Ja i moje mikroby. Oraz kosmiczne urodziny, lecimy na księżyc. Obok jest ciekawe dlaczego, encyklopedia zwierząt, takie ogromne wydanie. Mamy też sporo takich malutkich książeczek, też są na innym regale. I tutaj jeszcze jest wciśnięta seria, już ją wydostanę. To ja, panda wielka. To ja, jeżyk. To ja, pingwin. I to ja, wiewiórka. Chodź tu, wiewiórko. O, tak to tutaj wygląda. I na górze leżą jeszcze, tak, chlebek i czekolada. Oraz opowieść filmowa My Little Pony. Cytryna z serii Przygody z nauką. Papier, cukier i woda. Ostatnia półka i zostanie nam jeszcze to, co jest na górze. Seria Strachy na lachy. Jak pokonać pająki. Jak pokonać wilki, jak pokonać dinozaury,
jak pokonać wampiry, jak pokonać nocne stwory, jak pokonać duchy, jak pokonać smoki, jak pokonać czarownicę. Mamy prawie wszystkie książki z tej serii. One są już niedostępne, niestety. Później są gryzaki, książko Potworek, gryzak Księga Dinozaurów i ostatnia część gryzak Łap Potworka. Jest seria z wydawnictwa Dragon. Czy każdy może zostać pilotem? Skąd lekarz wie, jak leczyć? To jest seria o zawodach. Czy krowy jeżdżą do weterynarza? Ile waży astronauta? Czy ogień boi się strażaka? I dalej mamy jeszcze też książki z wydawnictwa Dragon z serii Wszystko o sowach, o mrówkach. One są mniejsze, to są nowości, są mniejsze niż reszta serii. Wszystko o niedźwiedziach, o koniach, o kotach, o pszczołach, o psach i o krowach. Potem są wysokie książki, nie mogę wyjąć. Jest dzika książka o dzikach. I jest jeszcze, jak to tutaj wydostać, Zaginiona wyspa. I dwie kartonowe książki z serii Rok w... Mamy Rok w Krainie Czarów oraz Rok w Lesie. Tutaj może już nie będę wyciągać. Opowiem Ci, mamo, co robią konie. Opowiem Ci, mamo, co robią myszy. Tutaj jest książka Kto prowadzi, Moje rymowanki, Enchantimals, Zając poziomka, Pierwszaki z kosmosu, Na jagody, Basia i królowa, Jesteś ważny, Pinku, Stary Noe, a to dwie książki dźwiękowe, Elementarz współczesny z serii Czytam sobie, ABC Star Wars, Elementarz matematyczny i Elementarz przygody z czytaniem z wydawnictwa Amit. Potem są kartonowe książeczki, jedna bajka i do łóżka. Mamy dwie z tej serii, jest Tajemniczy ktoś, książka z TK Maxa o unicornie. Tam są takie malutkie kartonowe książeczki o jakichś tam baśniach czy bajkach. Tutaj jest cała seria, nie cała seria, oczywiście nasza cała seria książek o Pepie. Tutaj takie dwie i jeszcze jest seria książek o wielkich ludziach z serii Najwybitniejsi naukowcy. I tutaj jeszcze mamy w ten sposób książki powkładane, takie cieniutkie. Mamy jeszcze kartonową, tutaj jedna się znalazła. Cała seria Smurfy i świat emocji. Nowości jeszcze tutaj nie ma, jeszcze nie nagrałam ich recenzji na tę chwilę, więc jeszcze leżą sobie w studio. Psi Patrol. Bardzo dużo psi patrolowych książek. Pijamerci swego czasu kolekcjonowałyśmy, więc też ich trochę mamy. Kilka książeczek o Stacyjkowie. I co my tu jeszcze mamy? Marysię jakąś. Jakąś jeszcze Marysię i Marysię. I teraz jakoś tak Wam tutaj pokażę, żeby już wszystkich nie wyciągać. Mamy takie malutkie książeczki. O, jakieś tutaj baśnie, bajki. Kilka o Kici Koci. Tutaj mamy coś takiego, mali astronauci, masz tę moc, o koronawirusie, lokomotywa, legenda o poznańskich koziołkach, legenda o założeniu Poznania, o rogalach świętomarcińskich, tutaj z bajek, z Media Service Zawada, jakieś tutaj takie chude książeczki z bajeczek mamy, tutaj też coś o Piotrusiu Króliku, Świat Maxa, dwie książki. Tutaj znowu te chudziutkie. Tutaj jest Psi Patrol godzinowy, on powinien być z tyłu. Nowe Zoo, kilka o Pompiku. Tutaj też z Media Service Zawada, różne takie książeczki, bajeczki, czerwone kapturki, inne takie. Seria Mądra Mysz, może tak będzie lepiej. O, nie będę musiała tak bardzo ich wyciągać. Seria cały czas Mądra Mysz, tutaj o strażaku, o pilocie, Zuzia jedzie na wieś, bajka o Farfoclu i Plamce, Lena, a co jeśli nie potrafię, tutaj seria o Leonie, jego niezwykłych spotkaniach, właściwie dwie książki z serii Wiersz o zwierzę, Smog ze smoczej jamy, to jest bardzo stara książka, Boże Narodzenie,
tutaj jakaś taka, powrót na wielką górę, pszczółka Maja, małe królestwo Bena i Holly, rycerka Nelka, troskliwe misie, potem mamy trochę większą o opowieści z Arendelle, tutaj włożymy może już tę, i są złap książeczkę Pepa, troskliwe misie, Wampirina, chwyć bajeczkę, Smurfy, co to jest? A, Applejack z My Little Pony Vaiana, Kraina Lodu i takie trochę większe, czyli Pink, Czarna Owieczka, lekturą była Zaczarowana Zagroda też, Kacze Opowieści, Bingo i Roli w Akcji, no i takie tutaj różne opowieści filmowe, Grudru i Minionki, Wyszukiwanka, Pali się, tutaj Bitwa o Ławicę i takie walizkowe z serii My Little Pony. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie wyjdzie za długi ten film i że Was nie zanudziłam. W późniejszym czasie nagram część drugą, być może jeszcze część trzecią. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo książek jeszcze sporo. Oj, sporo mam Wam do pokazania, ale na razie to tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na inne nasze filmy. Do usłyszenia.